Radio Kraków. Jacek Wanicza, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich Małopolan. Panie wojewodo, wczoraj uspokajał pan, że legioneloza nie zagraża Małopolsce. Czy od wczoraj zmieniły się statystyki dotyczące zakażeń legionellą? Panie redaktorze, szanowni państwo, to co najważniejsze. W Małopolsce nie mamy ogniska, który powodowałby, że z jednego miejsca, z jednego, czy to domu pomocy społecznej, czy to z jednego obiektu mamy większą liczbę osób zakażonych, większą liczbę osób hospitalizowanych. Tego w niedzielę się jeszcze obawialiśmy, ponieważ na terenie powiatu brzeskiego w jednym z obiektów, w którym przebywali seniorzy, jest to dom opieki nad seniorami, gdzie znajdowało się prawie 60 seniorów. Stamtąd został do szpitala przetransportowany jeden pacjent w stanie, jak lekarze określali, dość ciężkim, a następnie dwie kolejne osoby trafiły do szpitala w Brzesku. To powodowało, że mieliśmy pewne obawy dotyczące tego, czy ta legioneloza nam nie spowoduje dużego ogniska, konieczność zabezpieczenia także szpitali, także właściwej opieki medycznej, wsparcia dla tego ośrodka. I te działania właśnie w niedzielę wieczorem i w nocy wykonywaliśmy i chcę podkreślić wspólnie także z samorządem powiatu brzeskiego, ale przede wszystkim z dyrekcją szpitala w Brzesku, także z właścicielami tego obiektu, tego miejsca opieki nad seniorami, bo był to ośrodek prywatny. Oczywiście ze służbami, z sanepidem, który natychmiast udał się na miejsce, oraz także z moimi dyrektorami wydziałów i zdrowia, i polityki społecznej, no bo sytuacja wyglądała na bardzo poważną. Dzisiaj szczęśliwie już wiemy, że tylko jeden przypadek legionelli wystąpił w tym obiekcie. Dokonaliśmy dokładnie takiej analizy, ile tych przypadków było także w latach wcześniejszych, ile tych przypadków było także w tym roku. Legionella jest chorobą, która występowała już w Małopolsce. Ona występowała także w Krakowie. Chcę jednak uspokoić, że nie ma ogniska, Małopolanie są bezpieczni, ale warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób legionella się rozprzestrzenia. Za moment o tym. Zatrzymam się, panie wojewodo, przy statystykach. 11 przypadków w Małopolsce w tym roku, 6 w sierpniu. Ten najgłośniejszy przypadek to jest ten przypadek brzeski, o którym pan mówił. Czy ten rok odbiega jakoś od poprzednich, statystycznie? Nie, nie. Okazuje się, że jakby legionelloza zawsze występowała. Na przykład działkowiec, który miał rozwinięty wąż z wodą na swojej działce, którego nie używał przez kilkanaście godzin. Potem podłączył ten wąż do sieci. Oczywiście w tym wężu była wcześniej zgromadzona woda, ona się nagrzała, a jak wiemy, pałeczki legionellozy rozmnażają się bardzo szybko przy temperaturze między 40 a 60 stopni, a przecież mieliśmy mocny upał w ostatnim czasie. No i właśnie doszło do zakażenia poprzez przyjęcie tego aerozolu. Drugi przypadek to przypadek, jak twierdzi sanepid, z klimatyzacji, dlatego nie ma powodu do niepokoju, ale jednocześnie zachęcam, po pierwsze, jeśli ktoś wraca z wakacji, żeby przez dwie minuty spuścić wodę z kranu. Mamy też taką informację, że między innymi jeden z przypadków w Małopolsce legionellozy to przypadek, który został przywieziony z Chorwacji. Tam osoba przebywała na wakacjach i przywiozła legionellozę do Polski. Widzimy zresztą dane międzynarodowe, z których wynika, że w ogóle w krajach Europy Zachodniej jest wzrost legionellozy. W Niemczech mówi się o tym, że jest to spowodowane zmianami klimatu, jakby cieplejszym okresem, ale chcę powiedzieć, że wszystkie służby, w tym wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, stacje powiatowe, bardzo szczegółowo podjęły działania, wdrożyły procedury. Jesteśmy gotowi na to, aby reagować bardzo szybko, bardzo punktowo i także zabezpieczać mieszkańców. No, nie ukrywam, że noc z niedzieli na poniedziałek
mocno się niepokoiłem, ale te dane, które wczoraj zaprezentowaliśmy i te wyjaśnienia sanepidu, służb sanitarnych, ale także lekarzy powodują, że możemy spać spokojnie. Zapewniam, szanowni państwo, że także w szpitalach, między innymi w szpitalu uniwersyteckim, który zadeklarował nam w przypadku pojawienia się większej ilości pacjentów hospitalizację tych osób z uwagi na wysokoprofilowy szpital. Znajdują się także duże ilości testów na legionellozę. Jesteśmy przygotowani. Szczęśliwie takiego przypadku jak w Rzeszowie, gdzie mamy tą skalę zupełnie większą, w Małopolsce nie mamy i mam nadzieję, że nie będziemy to mieli. Zamykając ten wątek, panie wojewodo, to na czym w praktyce będzie polegał ten wzmocniony nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa wody? Między innymi powiatowe stacje sanitarne epidemiologiczne będą w kontakcie właśnie z takimi obiektami jak domy pomocy społecznej, obiekty, gdzie znajdują się osoby starsze, osoby chore. Zwracam uwagę, że do szpitali hospitalizowane były osoby, które miały albo były starsze, były w podeszłym wieku, albo miały choroby współistniejące, więc wszędzie tam trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe aspekty dotyczące między innymi chociażby termicznego zabezpieczenia tych miejsc, gdzie ten aerozol może być produkowany, czyli chociażby w prysznicach. Te działania zostały podjęte tutaj sanepid w Małopolsce, zarówno stacje sanitarne, epidemiologiczne, powiatowe, jak i wojewódzkie działa bardzo konsekwentnie. Zresztą otrzymaliśmy także wytyczne głównego sanepidu GIS-u, które są wdrażane na szczeblach lokalnych. To jeszcze zatrzymując się przy bezpieczeństwie, no może nie bezpieczeństwie wody, ale bezpieczeństwie nad wodą, no to niestety ten kończący się sezon to jest sezon utonięć, a te wakacje w Małopolsce statystycznie, tak biorąc pod uwagę, no właśnie kwestie bezpieczeństwa, jak się prezentują? Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście mamy około 16 utonięć w tym sezonie. To dużo, mówiąc szczerze, i więcej niż w ubiegłych latach, dlatego jeszcze apelujemy, jest można powiedzieć ostatnia prosta, ostatni finisz wakacji o to, żebyśmy zwracali uwagę na bezpieczeństwo, tym szczególnie nad wodą. Oczywiście nie trzeba nikomu chyba przypominać, ale jednak, abyśmy do wody nie wchodzili nigdy pod wpływem alkoholu. Oczywiście także służby mi podległe, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, ale także Policja przeprowadza bardzo szczegółowe kontrole. Tych kontroli jest ponad 1000, jeśli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego. Głównie autobusów, które przewoziły i przewożą młodzież wypoczywającą, czy to na obozach, czy to na wakacjach zorganizowanych. Generalnie prosimy i apelujemy o to, abyśmy zwracali uwagę. No także te burze, które przeszły nad Małopolską, były niepokojące. Szczęśliwie nie było ewakuacji obozów harcerskich, choć dwa takie przypadki w Małopolsce w te wakacje były. Ale jeszcze raz podkreślam, zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i inne służby są gotowe do tego, żeby z jednej strony reagować prewencyjnie, czyli ewakuować chociażby obozy harcerskie prewencyjne, a jednocześnie nieść pomoc. No, ostatnia sobota, bardzo dynamiczna pogoda w Małopolsce, ogromne straty w powiecie brzeskim, mniejsze troszkę w powiecie bocheńskim i tarnowskim, ale jednak duże, zerwane dachy wszędzie tam także. W niedzielę przypominaliśmy wójtom, burmistrzom, że istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego ze środków rządowych przez ośrodki pomocy społecznej. To realizują gminy, ale gminom przekazujemy te środki. Apelowaliśmy także, żeby to zrobić szybko, to znaczy tego samego dnia lub następnego dnia wypłacić te środki, no bo jeśli ktoś ma zerwany dach albo poszkodzony dom, zniszczone mienie, no to warto, żeby ta szybka pomoc, chociaż ten pierwszy zasiłek trafił jak najszybciej. Potem oczywiście jest możliwość wsparcia także przez budżetu państwa kwotą do 200 tysięcy złotych na odbudowę. Sytuacja była bardzo dynamiczna w Małopolsce. Wiem, że władze gminy Czchów apelują także o objęcie specjalną uchwałą Rady Ministrów tego samorządu. Będziemy to analizować. Na miejscu był wojewoda Pagacz, oceniał straty.
chcę powiedzieć, że zarówno samorządy, jak i mieszkańcy nie zostaną bez pomocy. Tutaj państwo polskie chce działać szybko i sprawnie. Oczywiście potrzebujemy do tego współpracy z samorządami, bo to one wypłacają środki, ale my jesteśmy gotowi, mamy środki na ten cel i jesteśmy gotowi, żeby wspomagać mieszkańców. To, panie wojewodo, na koniec jeszcze bardzo krótko o pomocy mieszkańcom Trzebini, bo Państwowy Instytut Geologiczny zaprezentował raport dotyczący deformacji terenu właśnie w Trzebini. Tamtejsi radni liczą na pomoc państwa. Czy na przykład objęcie terenów zapadlisk stanem klęski żywiołowej jest w ogóle możliwe, albo pomoc w rodzaju tej pomocy, jaka została udzielona mieszkańcom Landskorony w 2010 roku, to po zapadliskach? Panie dyrektorze, szanowni państwo, po pierwsze zrealizowaliśmy wspólnie z Państwową Służbą Geologiczną, ale także z Ministerstwem Aktywów coś, co było strategicznie ważne, to znaczy wyznaczenie map i terenów, które po pierwsze znajdowały się w historycznej eksploatacji, wyznaczenie tych miejsc, gdzie powstawały i mogą powstawać zapadliska, łącznie tych miejsc jest 528, wśród nich te 62 miejsca zostały wyznaczone jako istotne. I tutaj już spółka restrukturyzacji kopalń, czyli specjalny podmiot, który jest powołany przez państwo polskie do tego, aby ponosić skutki likwidacji, działa. Z jednej strony wypełnia te pustki, część prac została już zrealizowana i są wykonywane także odwierty kontrolne, ale wiem, że mieszkańcy być może nie do końca byli zadowoleni, ale nie do końca rozumieli, dlaczego te prace trwają tak długo, te prace dotyczące tego, żeby zdiagnozować, gdzie dokładnie znajdują się te pustki. No bez tych badań tak naprawdę bylibyśmy jak dzieci we mgle. Dzisiaj spółka restrukturyzacji kopalń została zobowiązana, żeby mapę drogową wyznaczyć, zabezpieczać te miejsca. Jednocześnie jesteśmy gotowi do tego, żeby dodatkowy teren przekazać miastu Trzebinia na to, aby zrealizować tam inwestycje celu publicznego, inwestycje, które będą no, niejako rekompensowali mieszkańcom zamieszkanie w tym no, dość trudnym geologicznym terenie. Przypomnę, że eksploatacja ta najtrudniejsza była realizowana w latach 80., 90. XIX wieku i na początkach XX wieku i dlatego nie mamy map i badań z tego terenu i to powoduje pewne uciążliwości. Ale działamy, staramy się działać sprawnie, skutecznie i z pewnością bez tych badań, które rzeczywiście trwały długo, ale były bardzo mozolne, realizowane przez niezależny instytut, Państwowy Instytut Badawczy, Instytut, który znajduje się w Krakowie, nie moglibyśmy myśleć o dalszej spokojnej przyszłości mieszkańców części Trzebini, bo jeszcze raz podkreślam, oczywiście mówimy to jest tutaj o części Trzebini, może nawet z punktu widzenia samej gminy niewielkiej, no ale jednak istotnej dla mieszkańców. W Radiu Kraków, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Panie wojewodo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, życzę dobrego, spokojnego tygodnia na finiszu wakacji. Życzę przede wszystkim bezpiecznego powrotu do domu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Radio Kraków.